Dziś premier Mateusz Morawiecki weźmie udział w spotkaniu z przedstawicielami Rady Rodzin, Związku Dużych Rodzin oraz z rodzinami. Tematem zebrania są mieszkania bez wkładu własnego. W ubiegły piątek została przedstawiona infografika. Dotyczyła polskiego ładu. Składała się z pięciu fundamentów. Mowa o PKB na zdrowie, obniżce podatków, nowych miejscach pracy, nieruchomościach czy emeryturach bez świadczeń. Pojawiło się również hasło Rodzina i dom. Kryło się pod nim kilka propozycji mających ułatwić życie Polaków: mieszkania bez wkładu własnego, spłaty kredytu dla rodzin, powszechny dostęp do badań prenatalnych czy wsparcie matek w powrocie do pracy. Ujawniono również założenia dotyczące edukacji. Obejmowały równanie szans po COVID-19, wsparcie finansowe dla uczniów czy modernizację placówek. Założenia znajdą miejsce na językach podczas dzisiejszego forum. Premier wejdzie w dialog z przedstawicielami organizacji prorodzinnych oraz z polskimi rodzinami.